Tym samolotem będziemy lecieć. Wygląda tak, że jeśli nie będzie żadnego opóźnienia, to proces bez problemu, który uda nam się. W pokładzie samolotu Polskich Sił Powietrznych lot numer 101 znajduje się 89 pasażerów, w tym prezydent Lech Kaczyński. Samolotu T-54 produkcji rosyjskiej. Samolot wymagający dużej wprawy pilotażowej, ale wdzięczny, bardzo szybki i bardzo bezpieczny. Za sterami siedzi czterech polskich pilotów. To jedni z najlepszych. Członkowie elitarnego 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Mnie tam wołają, niż zimno dziś. Ja chciałem trochę dłużej potrzymać dłoń, czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łamie mi się serce, pali mi się grunt. Błagam, jeszcze nie chcę, jeszcze kilka słów, a jeśli już... Informacje o tym, że głosy zarejestrowane przez magnetofon rejestrujących głosy w kabinie załogi, a pochodzące nie od członków załogi, mogły dobiegać z którejś salonek samolotu T-154M. Przypominam, że pierwszą salonkę w samolocie T-154 od kabiny załogi dzieli 6 do 9 metrów. Tuż po 8 czasu środkowoeuropejskiego samolot rozpoczyna zniżanie przed lądowaniem w Smoleńsku. Z Warszawy wystartował o 7.27.
Pasażerami są przedstawiciele różnych środowisk polskiej elity. Mają wziąć udział w obchodach smutnej i kontrowersyjnej rocznicy. Serwis o 8.30, Diana Rudnik, witam i zapraszam. Za godzinę w Lesie Katyńskim rozpoczną się uroczystości 70. rocznicy mordu na polskich jeńcach wojennych. W uroczystościach weźmie udział prezydent Lech Kaczyński, będą także wojskowi, harcerze i przedstawiciele urzędów państwowych, ale przede wszystkim kombatanci i członkowie rodzin katyńskich. Ostatnie przygotowania do uroczystości obserwuje w Katyniu Paweł Prus. Rodziny katyńskie powinny pojawić się tutaj na cmentarzu polskich oficerów zamordowanych 70 lat temu przez NKWD. Już za chwilę, w tej chwili trwają ostatnie przygotowania. Na miejscu jest kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, są harcerze i już niedługo, jak tylko te rodziny katyńskie dotrą tutaj na miejsce, te uroczystości się rozpoczną. Na ich czele stanie prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką. On będzie przewodniczył tym uroczystościom, które będą miały miejsce właśnie pod tym pomnikiem, który widać za moimi plecami, pomnikiem poległych oficerów. Zostaną zapalone znicze, zostaną złożone kwiaty. Na miejscu będzie też odprawiona specjalna msza święta. Potem wszyscy dostaną trochę czasu, zwłaszcza rodziny katyńskie, aby pospacerować, aby złożyć indywidualnie tutaj kwiaty pod tabliczkami z nazwiskami swoich ojców, swoich dziadków, którzy tutaj polegli, dlatego że przede wszystkim dla nich to jest właśnie cel tej wizyty, to jest główny powód, dla którego tutaj przyjechali. W 1940 w katyńskim lesie funkcjonariusze stalinowskiego reżimu dokonali egzekucji 22 tysięcy polskich oficerów i intelektualistów. Radziecki rząd podjął decyzję, by zgładzić ich wszystkich. Ten dokument wciąż istnieje. Po zakończeniu II wojny światowej Polska przez dekady tkwiła w żelaznym uścisku ZSRR. Aż do upadku komunizmu radzieckie władze nie przyznawały się do odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Prezydent Lech Kaczyński, mąż stanu wywodzący się z powstałego w latach 80. antykomunistycznego ruchu Solidarność, doskonale rozumiał bolesną przeszłość Polski. Pojawienie się prezydenta przy pomniku upamiętniającym tragedię to ważny krok na drodze polsko-rosyjskiego pojednania. Warszawy wystartował o 7.27. Dobry raniec, Transera 3.1, Mix Control, Control Stawiczny, rozeszony kursem Lietki, nabierajcie szlon. Delta, Charlie, Hotel Zia. Delta, Charlie, my Hotel Zia. Go ahead. Contact means 1-2-0-1-2-5. Me? 1-2-0-1-2-5, Delta Charlie, Mike, Delta Charlie,
Elitarna załoga siedzi za sterami Tupolewa Tu-154M, bardzo popularnej maszyny produkcji rosyjskiej. Im bliżej lotniska, tym więcej mają pracy. A Rosjanie się przylecieli? I dwa razy odchodził i chyba gdzieś odlecieli. Polski 101, jak 100 metrów, być gotowym ku wchodu na trawej. Krok. Ale teraz widać 200. Один ноль один.
Gdzie on jest? Jeden z najmroczniejszych dni w polskiej historii, dzień, który miał upamiętnić swą obecnością sam prezydent, stanie się symbolem kolejnej tragedii. Czarna skrzynka samolotu, który się rozwalił. Polski samolot przecież. Ja się rozdolę, to nas. Osobą, która dostała tę wiadomość pierwszą. Tak, już parę minut po katastrofie, ponieważ na miejscu była nasza grupa przygotowawcza, naczelnik Departamentu Wschód zadzwonił do dyrektora, dyrektor natychmiast do mnie. Pierwsza informacja była taka, że samolot się rozbił, ale nie było wybuchu. Samolot się rozbił, ale nie było wybuchu. Samolot się rozbił, ale nie było wybuchu. Więc była nadzieja, że lądowali i koło się urwało. Centrum Operacyjne MSZ, słucham. Czołem, Sikorski. Dzień dobry, panie ministrze. Co wiemy o tym wypadku w Smoleńsku? Jeszcze nic nie wiem, panie ministrze. To proszę nawiązać kontakt. Mhm. Rozumiem, że samolot prezydenta uległ awarii. Proszę o informację. Zaraz będę odzwaniał. Dziękuję. Halo. Dzień dobry, panie ministrze, Centrum Operacyjne. Rozmawiałem przed chwilą z szefem konsulatu i z attaché w Smoleńsku. Powiedzieli, że z wieży kontrolnej dostali informację, to było 15 minut temu zdarzenie, że prawdopodobnie samolot zaczepił o drzewa przy lądowaniu i spadł. Nic na razie więcej nie wiedzą, no tam się jakieś szaleństwo rozpoczęło. Ale jest wypadek, to jest rzecz potwierdzona niestety. Mówią, że taką informację z wieży dostali. Ja poinformowałem już ministra Klicha. Proszę, ja muszę rozmawiać z premierem i z marszałkiem Sejmu. Mhm, dobrze. Proszę te swoimi kanałami nie łączyć. Dobrze, zaraz do premiera. Dziękuję bardzo.
Jest awaria prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Oczywiście najwięcej szczegółów na razie nie znamy. W tej chwili ja rozmawiałem z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy czekali na lotnisku w Smoleńsku na polskiego prezydenta. Oni powiedzieli, potwierdzili, że samolot się rozbił podczas podchodzenia do lądowania. Był to prezydencki samolot. Tu na lotnisku leżą ciała zabitych, tych, którzy zginęli w katastrofie. Nie wiadomo, czy ktoś wyżył. Powiedzieli na razie świadkowie, czyli ci przedstawiciele MSZ-u, z którymi, powtarzam, rozmawiałem, że nie widać jakichkolwiek oznak życia, nie wygląda na to, żeby ktokolwiek mógł przeżyć tę katastrofę. Tak, słucham. Dzień dobry, panie ambasadorze, Centrum Operacyjne MSZ z tej strony. Tak. Coś wiemy więcej w tej chwili? No w tej chwili ja stoję, samolot jest całkowicie rozbity, stoimy w odległości 150 metrów, nie ma żadnego śladu życia, ugasili pożar, który był w przedniej części i to jest wszystko. Otoczone to jest już przez straż pożarną. A czy to jest pewne, że to był ten samolot? Proszę? Czy to jest pewne, że to był ten nasz samolot, czy nie? Nie, no naturalnie, że to jest wiadomo. Nasz samolot. A skąd wiadomo, że opada? Taka dla publiczności była informacja w telewizji, że już mgła w Smoleńsku się może wylądować, że w ogóle nie wiedzą, gdzie jest samolot. O matko. Słuchaj, coś się dzieje, nie sama tego, bo coś się znam, mówiła osoba. Może rozbił się, zobacz posłankę. Widzisz tą na wprost? Jest tak. Czekaliśmy na informacje z lotniska, czy już wylądowali, ile mamy czasu. W którymś momencie zaobserwowałem pracownika protokołu dyplomatycznego, który wykonywał jakieś dziwne gesty, mówił jakieś niezrozumiałe słowa. Wyraźnie był zdenerwowany. Ja mówię, panie Dążu, co się stało? A on mówi do mnie, ja nie wiem, jak panu to powiedzieć, ale coś się stało. Ja mówię, co się stało? A on mówi do mnie, jest jakiś wypadek, nie wiem dokładnie, o co chodzi. I oba? W momencie otrzymaliśmy telefon od naszego kolegi, który płacząc mówił jakieś nie do końca dla nas zrozumiałe zdania. Gdy stała się ta wielka tragedia, czyli samolot się rozbił, ja oczekiwałem na razem z osobami na miejscu, do którego miał samolot podjechać, ja usłyszałem świst silników samolotu. Tam parę razy, tak jak wspomniałem, latałem tym samolotem, towarzyszyłem panu prezydentowi i jego ministrom przy różnych wizytach i po prostu charakterystyka tego silnika, on jest dość głośnym samolotem. I w momencie katastrofy ja usłyszałem ten, tak jakby on, nie wiem, dodawał gazu, czy było bardzo głośno. Huku, powiem szczerze, ja nie zapamiętałem tego. I myślę, że ten samolot wylądował i że strona rosyjska zagapiła się.
momencie, gdy zobaczyłem, że rosyjska ochrona ruszyła przez płytę lotniska, wtedy ja sobie tego nie uświadomiłem, że mogła się stać tak wielka tragedia. Tak jak mówię, no, wsiadłem w samochód z ambasadorem i jego kierowca z kopyta, tak jak to pan wspomniał, ruszył za nim. I w pewnym momencie zobaczyłem cztery osoby, które w białych fartuchach wbiegły w las i pobiegłem za nimi. I przebiegłem może 100 metrów, może 200. Ciężko mi określić, bo to gdzieś są emocje. I zobaczyłem szczątki rozbitego samolotu. W pierwszej chwili myślałem, Boże, to chyba nie ten samolot. To niemożliwe, bo to była jedna wielka jedna miazga. I po chwili, widząc na tych odwróconych kołach Tupolewa ślady malowania biało-czerwonego, wtedy sobie uświadomiłem, że to jest ten samolot. Ale ogrom tych zniszczeń tego samolotu był zadziwiający. To było coś niesamowitego. No, po prostu te wszystkie szczątki, to wszystko było rozrzucone. Jedynymi dwoma czy trzema większymi częściami samolotu to były te odwrócone koła. Był tył ogonu samolotu i ten silnik jeden, który leżał. Reszta rzeczy, która tam była, to sięgała mi do pasa, czy może była większa ode mnie. I wszystko było w kawałkach, rozrzucone. Tylko zadzwoniłem od razu do ministra Sasina z informacją. No ja byłem załamany. Powiem szczerze, płakałem. Świadomość tego, że na pokładzie był pan prezydent, byli ci wszyscy ludzie. To rzeczą, która przyszła mi do głowy, to jest telefon do ministra Sasina z informacją, że jest katastrofa, że jest tragedia. On mnie uspokajał, mówił: w ogóle, Marcin, co to powiadasz? To jest niemożliwe. Płakał i krzyczał do słuchawki, że jest straszna tragedia, że oni się rozbili, oni chyba wszyscy nie żyją. I on mówi: tak, uspokój się w ogóle, co ty mówisz? I tak dalej. Ja mówię: stary, wszyscy nie żyją. Ja to stoję przed tym. Zacząłem mówić: słuchaj, stary, przestań panikować, opisz mi sytuację, bo przecież ja mam inną informację. Widziałem parę ciał osób, które zginęły i ja po prostu nie dałem rady. Znaczy tam nic nie było, tak jak panu redaktorowi mówię, że ludzie dobiegali, doszli Rosjanie, którzy nas odsunęli na 10-15 metrów od tego miejsca. Zadzwonił telefon mojej znajomej, która ja odebrałem. I ona usłyszała mój głos i rozpłakała się. Powiedziała: Andrzej, spadł samolot. Nie wiem, gdzieś koło godziny, może 9:30, może 10:00, tego już nie pamiętam dokładnie, rozmawiałem z panem ministrem Jackiem Sasinem, który był na miejscu w Smoleńsku i w chwili, kiedy ja z nim rozmawiałem, to on znajdował się już na miejscu katastrofy, to znaczy stał przy szczątkach samolotu. Był bardzo wstrząśnięty, nie zapomnę tej rozmowy do końca życia. I on mi powiedział, że wygląda na to, że wszyscy zginęli. Ja tylko go zapytałem, czy widział pana prezydenta. On powiedział, że nie, więc ja to pamiętam, jak dziś powiedziałem do niego: Jacek, szukajcie prezydenta. Szukajcie prezydenta. I gdzieś około godziny 11:00 zadzwonił do mnie pan minister Lech Czapla, który pełnił obowiązki szefa Kancelarii Sejmu. I powiedział do mnie: panie ministrze, pan wie, jaka jest sytuacja. Więc ja powiedziałem, że oczywiście wiem, jaka jest sytuacja. I że w związku z tym pan marszałek zaraz wygłosi oświadczenie o tym, że przejmuje do wykonywania
tymczasowo obowiązki prezydenta. Ja zapytałem, na jakiej podstawie. Na co pan minister mi odpowiedział, że na podstawie przepisu Konstytucji Rzeczypospolitej, który mówi o tym, co się dzieje w przypadku śmierci prezydenta. Więc ja zapytałem, czy ktoś z państwa, takie pytanie mu zadałem, widział ciało pana prezydenta. Odpowiedź była nie. Czy otrzymaliście państwo jakąś notę dyplomatyczną ze strony rosyjskiej informującą o tym, że pan prezydent nie żyje? Odpowiedział mi nie i powiedział do mnie: panie ministrze, ale przecież to jest oczywiste. Ja powiedziałem: nie, panie ministrze, dla mnie to nie jest oczywiste. I powiedziałem, że jeżeli pan marszałek Komorowski w takiej sytuacji wygłosi oświadczenie o przejęciu obowiązków, to będzie to dla mnie złamanie konstytucji. On się bardzo zdenerwował. Padło kilka nieprzyjemnych słów między nami, rozmowa się skończyła. A, pamiętam jeszcze, że powiedziałem panu ministrowi Czapli: panie ministrze, no to co, to chcecie przejmować władzę na podstawie paska w telewizji? Na podstawie informacji, która jest na pasku, że prezydent Rzeczypospolitej nie żyje? I ja wtedy zadzwoniłem do pana ministra Jacka Sasina po raz kolejny i ja go wtedy zapytałem, czy znaleźliście ciało pana prezydenta. On powiedział: Andrzej, nie byliśmy w stanie tego zrobić. Nie było specjalnie warunków, żeby wejść tam po prostu na to miejsce i poruszać się wśród tych szczątków. No bo po prostu, znaczy Jacek mi mówił, że po prostu tam był, tam było tak strasznie to wszystko wymieszane, te szczątki samolotu i szczątki ofiar, że no mówi po prostu, no nie byliśmy w stanie tam wejść. Mówię, rozmawiałem nie tylko z panem ministrem Jackiem Sasinem, ale również z kolegami, którzy tam z nim byli, a był tam Adam Kwiatkowski z Adamem przede wszystkim rozmawiałem na ten temat. No Adam mi powiedział, że po prostu widok był taki, że on nie był w stanie jako człowiek po prostu tego wytrzymać, bo mówi, że no w pierwszym momencie, kiedy próbowali tam wejść, to mówi, to on zobaczył takie zmieszane, znaczy kawałek samolotu po prostu leżący, jakieś kabli, plątanina wystawała z niego, a na szczycie tego wszystkiego leżał korpus bez rąk, bez nóg i bez głowy. Znaczy, był teren, miejsce katastrofy, był, gdzie leżał wrak, był dzielony na sektory taśmami i miejsca były, jak rozumiem, opisywane. Ja już tam nie chciałem chodzić, bo świadomość tego, że mógłbym gdzieś naruszyć, chodząc, stanąć na kimś czy... W pewnym momencie zostałem poproszony przez jednego z konsuli. Podszedł do mnie pan konsul i mówi: panie Marcinie, chyba zostało znalezione ciało pana prezydenta, czy mógłby pan razem ze mną podejść? Pan na co dzień gdzieś obcowałem z panem prezydentem, może nie codziennie, ale co drugi, trzeci dzień gdzieś widywaliśmy się, czy byłem w kancelarii na krakowskim Przedmieściu. No ja się zgodziłem i podszedłem w to miejsce, gdzie leżało ciało z panem prezydentem i potwierdziłem na 75%, że to jest pan prezydent. Ostateczne potwierdzenia zawsze robi rodzina i ja potwierdziłem, że według mnie no, to jest ciało pana prezydenta.
My z polskiej telewizji. Pierwszy kanał. Разбился самолет. Не идем дальше. Что вы знаете? Знаем, что разбился самолет. Больше ничего пока не знаем. Wjechaliśmy na lotnisko i tam uderzyła straszna mgła. Rzeczywiście ta mgła była nieprawdopodobna. Biegliśmy po prostu. To było tak, że biegliśmy przez ten taki lasek, zagajnik. Było bardzo mokro. Pamiętam, że było bardzo mokro. Ja zapadałem się po kostki w jakimś takim błocie czy wodzie. Jakby pierwsza reakcja była taka, że czy nie ma jakiejś innej drogi, bo przecież możemy tam brnąć po kolana w tym błocie. Dobiegliśmy na miejsce i zobaczyliśmy miejsce katastrofy. Wszedłem na takie rumowisko i na szczycie tego rumowiska było coś dziwnego i to była taka postać, korpus ludzki w jakimś swetrze bez głowy. Po prostu tam wszędzie były rozrzucone fragmenty ciał. Bo niczego nie było. Tak naprawdę były tylko koła odwrócone, które są na wszystkich zdjęciach. Zdałem sobie sprawę, że to jest teren taki, jaki jest i że mogę chodzić po tych... Mogę chodzić tak naprawdę po moich koleżankach i kolegach. To się wycofałem. Stwierdziłem, że to po prostu nie przystoi w ten sposób się zachowywać, że należy to miejsce potraktować jako grób. Wtedy zrozumiałem słowa i zrozumiałem to, co czuł i to, co próbował nam powiedzieć nasz kolega, który do nas wcześniej dzwonił, a my go nie rozumieliśmy. Witam Państwa jako ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Federacji Rosyjskiej. Chcę przekazać głos panu ministrowi Jackowi Sasinowi od Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie ministrze, proszę o głos. Szanowni Państwo, przyjechaliśmy tutaj dzisiaj czcić ofiary zbrodni sowieckich w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Miał być tutaj dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, niestety pana prezydenta nie ma z nami. Doszło do katastrofy lotniczej. W tej chwili trwa akcja ratunkowa. Ale wszystko wskazuje, że ta katastrofa miała tragiczny przebieg i tragiczne skutki. Prosiłbym wszystkich Państwa, żebyśmy w tej chwili pomodlili się, wzięli udział w mszy za wszystkich tych, którzy zginęli. Smoleńsk. Kilkanaście godzin po tragedii. 300-tysięczne miasto ciągle nie może uwierzyć w to, co stało się w sobotni poranek. Na ulicach niewielki ruch. Oczy miasta i całego świata zwrócone są teraz na małe podmiejskie lotnisko. Szczątki prezydenckiego samolotu znaczą drogę do miejsca katastrofy.
które przypomina teraz oblężoną twierdzę. Нельзя. Приказ, да? Да. Можем делать... Нельзя туда вообще. Нет. Нельзя ничего снимать. Жрачки, ты бегом отсюда, бегом. Ничего не можно. Давайте все отсюда. Здесь нельзя. Я получил информацию от губернатора о том, что случилась такая беда, и срочно выехал на место трагедии. Вот. Но у нас пока не было информации о количестве жертв. И была надежда, что он просто упал в болото, да, и при таких случаях бывает, что остаются люди в живых. Это очень тяжело. Они на насильях, они накрытые. Накрытые все были. Стояли, да, вот то есть положили, накрыли. И выносили, вспомни, на насильях. Да, насильники были накрыты белыми там простынями. Там разгоняли. А вы видели, который это президент? Тело президента я не видел. Оно лежало закрытое, накрытое покрывалом. Его открывали, вот когда подошел Ярослав Качинский. Он сам поднимал покрывало, он смотрел, он трижды подходил к телу. Czas leżał na brezencie, na niebieskim brezencie w błocie. To była po prostu kawałek folii, no powiedzmy 2x3 albo 3x2, ułożone ciało i przykryte. Ciało zostało włożone do trumny, trumna została przeniesiona na otwarte samochodzie. Hotel Smoleńsk w sercu miasta. Władze obwodu smoleńskiego urządziły tu centrum pomocy dla Polaków. Każdy, kto o to poprosił, dostawał tu darmowy posiłek i mógł skorzystać z hotelowego pokoju.
Tutaj odpoczywał także brat zmarłego prezydenta, który kilka godzin po katastrofie przyleciał do Smoleńska. To jest время 0:59 час ночи, да? Это суббота на воскресенье. Вот он-то, видите? Kaczyńskiego znajecie? Здравствуйте. Откройте нам 519, пожалуйста. Этот этаж с ограниченным доступом. И за этом номер я был. Ярослав Kaczyński был. Они беседовали с послом Польской Республики в России. Ярослав Kaczyński, конечно, чувствовал себя очень угнетенным. Они попили кофе, чай, не отдыхали. И спустя 45-50 минут они уехали обратно в аэропорт. Все в море, все, ну просто все переживают, очень искренне все переживают. И все в шоке, что эта беда случилась. На месте крушения работают, продолжают работу представители следственных органов России и Польши. Они в настоящее время описывают все фрагменты самолета, поднимают из земли личные вещи погибших пассажиров. Проводится осмотр этих самолетов на обнаружение фрагментов тел. Все, что там находится, все изымается, упакуем их в мешки, опечатываем, грузим в машину и отправляем сейчас в Брянск, где стоит ваш борт для принятия этих вещей. Российские службы вraz с польскими śledczymi pracowały w Smoleńsku od soboty. Ich pracę koordynowali przedstawiciele Rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, którzy byli w ciągłym kontakcie z rosyjskim rządem. Oni także nie pozostali obojętni na to, co zdarzyło się na tutejszym lotnisku. Я был практически первый здесь. Первыми были мои подразделения, следом был я. Через 5 минут был ездить. Это ужасно. Поднимали части самолета, сказать, и под ними находились. Там было очень много разбросано туфли. Ага. Туфли очень много. Там. Зонтики, сумочки. Может, стюардесса. Может, пресс-секретарь. Ну, бог его знает. На месте катастрофы trwają oględziny. Zabezpieczanie dokumentów. Ale nie tylko dokumentów.
коллеги. Ну, оплатил, я предоставил. Нам же надо все равно W tej chwili czekamy na pana prezydenta, który wiemy, że jest już w powietrzu i leci z Polski na wojskowe lotnisko w Smoleńsku. Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką będą w ciszy maszerować takimi specjalnie przygotowanymi alejkami i oddadzą hołd tym, którzy zginęli w tym lesie. Potem część wizyty w Smoleńsku, gdzie odbędzie się spotkanie z polską Polonią i powrót do kraju wieczorem z wojskowego lotniska w Smoleńsku. Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką odlecą do Warszawy.